Witam bardzo serdecznie na uroczystym otwarciu wystawy multimedialnej. Nie lękajcie się młodości, Karol Wojtyła, Jan Paweł II i Młodzi. Tak jest pełny tytuł właśnie wystawy, którą chcemy Państwu zaprezentować. To jest wystawa fotograficzna, wystawa multimedialna, ponieważ można zobaczyć także filmy związane z Janem Pawłem II i eksponaty. Eksponaty, które są związane właśnie z jego osobą. Do 11 maja w namiocie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury otwarta będzie wystawa Nie lękajcie się młodości, Karol Wojtyła, Jan Paweł II i Młodzi. Zapraszają na nią pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut oraz ksiądz dziekan Krzysztof Straub. Jej uroczyste otwarcie odbyło się w miniony wtorek. Szanowni Państwo, myślę, że dla nas to ogromne wydarzenie, że w tym czasie wielkiego tygodnia, ale też wielkich przygotowań do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, że możemy w tym dniu rozpocząć, otworzyć właśnie wystawę poświęconą papieżowi, poświęconą też jego charyzmatowi, jego ogromnej zdolności nawiązywania kontaktu z młodymi ludźmi. Nie lękajcie się młodości. Starsi mogą pomyśleć, to nie do nas. Do wszystkich. Bo młodość to nie tylko wiek, ale to także duch, który tkwi w człowieku. I ten duch może być młody bez względu na ileś lat, które przeżyliśmy. A myślę, że w Ojcu Świętym możemy czuć się przy jego nauce, przy słuchaniu się w jego nauce. Możemy naprawdę czuć się ludźmi młodymi. Wystawa prezentuje liczne fotografie ze spotkań Jana Pawła II z młodzieżą w różnych miejscach świata. Zdjęcia uzupełnione są przemówieniami skierowanymi do ludzi młodych. Wystawę kończy specjalny pokój modlitwy, gdzie można zostawić osobiste intencje. Wystawa prezentuje fotografie czarno-białe i kolorowe przedstawiające osobę księdza Karola Wojtyły, potem biskupa, kardynała i Jana Pawła II oraz fotografie kolorowe właśnie z okresu pontyfikatu. Ale oprócz fotografii są bardzo ciekawe filmy, animacje, filmy przedstawiające chociażby właśnie wyprawy na kajaki. Materiał, który został wykonany przez pana profesora Jana Wodnieckiego w latach 70. podczas jednej z wypraw. Myślę, że jest to bardzo unikatowy materiał. Mamy księdza biskupa Karola Wojtyłę, który śpiewa piosenkę biesiadną. No i oczywiście są także wyjątkowe eksponaty, z wypraw, menażki, kajak, rowery, plecaki, czyli to, co widzimy na fotografiach sprzed 50 lat, to samo możemy tutaj niejako dotykać właśnie poprzez te gabloty z eksponatami. Wystawa została przygotowana z myślą zarówno o ludziach młodych, którzy być może nie mieli okazji poznać bliżej Ojca Świętego Jana Pawła II, jak i dla ludzi starszych, dla których papież był źródłem wielu życiowych inspiracji. A dlaczego nie lękajcie się młodości? Skąd ten tytuł? Ojciec Święty bardzo wiele mówił do młodych ludzi. Jego nauczanie, myślę, jest wciąż aktualne i my starsi wiemy z doświadczenia, że te słowa, to jego nauczanie pozwoliło nam właśnie bezpiecznie przejść przez swoją młodość. Nie musieliśmy się bać młodości. I te słowa Jana Pawła II są, myślę, na tyle aktualne, że również współczesna młodzież, ludzie, którzy uczęszczają właśnie do szkół czy studenci, mogą się kierować tymi słowami, mogą iść śladami Jana Pawła II i nie lękać się o przyszłość. Wystawa czynna jest codziennie w godzinach od 10 do 18, również w świąteczną niedzielę i poniedziałek. Wstęp wolny. Zapraszamy. Jestem przy końcówce zwiedzania. Wystawa jest bardzo wzruszająca. Można wrócić wspomnieniami do wczesnych lat 60., 70., zobaczyć Jana Pawła II jeszcze właśnie jako księdza, jako biskupa krakowskiego. Wracają wspomnienia właśnie z oaz, z pobytów takich wakacyjnych, z rekolekcji. No i potem wspomnienia z pontyfikatu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w Oświęcimiu jest taka wystawa, że postać Ojca Świętego Jana Pawła II będzie tutaj bardzo bliska wszystkim zwiedzającym na podstawie tych zdjęć i tych pamiątek, które zostawił po sobie. I dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wystawy w Oświęcimiu.
możemy też powspominać, że na przykład w Częstochowie były nasze córki na spotkaniu z Janem Pawłem. No, myśmy byli w Krakowie z kolei, no także to są bardzo... Na wielu spotkaniach z Janem Pawłem tak, tak. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że jest w Oświęcimiu ta wystawa. Bardzo dziękuję. No, jestem zachwycona tą wystawą, naprawdę zdumiona jestem całym rozmachem i przygotowaniem. Bardzo mi się podoba. Zapraszam wszystkich oświęcimian, niech przyjdą i odwiedzą tą wystawę. Naprawdę mi się podoba. Wystawa powstała pod patronatem Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza z okazji inauguracji Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju, Ludzie i Religie.